bardzo mało jest bajek Hansa Christiana Andersena, w których by się coś nie paliło. Zawsze gdzieś musi zajarzyć jakiś ogień. Popatrzmy. Dziewczynka z zapałkami, ogień zapałek. Żołnierzyk ołowiany ginie od ognia. W Królowej Śniegu pojawiają się zimne pobłyski ognia gdzieś na lodowych pustyniach. A wszystko dlatego, że pan Hans Christian Andersen panicznie bał się ognia, bał się pożaru. Podróżował zawsze z takim wielkim zwojem lin ewakuacyjnych, brał ze sobą kłaść koło łóżka w hotelu taki czekan, którym był mógł rąbać płonące belki. No jednym słowem robił wszystko, żeby nie paść ofiarą ognia. Kiedy przyjechał do Pragi, pięknej, złotej Pragi, na placu Wacława wybrał hotel, który jego zdaniem był najmniej narażony na pożar. Hotel nazywał się Złota Husa i istnieje do dzisiejszego dnia. Wielki pisarz prowadził się do owej Złotej Husy, położył sobie linę ewakuacyjną koło łóżka, na drugim, na kastliku, czyli na nocnym stoliku, położył sobie czekan, bum bum, do rąbania i poszedł spać. Niestety, ognia nie było, nic się nie spaliło, ale łóżko było tak niewygodne, że nasz bajkopisarz postanowił się zemścić. I na drugi dzień, jeszcze na tych bolących kościach, usiadł na stołku i napisał bajkę Księżniczka na ziarnku grochu. Hotel Złota Husa stoi do dzisiejszego dnia. Kiedy będziecie w Pradze, popatrzcie na niego i wyobraźcie sobie, jakież to wspaniałe utwory literackie mogą powstać w wyniku ludzkiego cierpienia. Nawet jeżeli źródłem tego cierpienia jest skromne ziarenko grochu. O, takie właśnie, jak tutaj widzimy, a już dziś serdecznie zapraszam i do zobaczenia na grochu. Chciałem powiedzieć, na festiwalu.